serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, a szczególnie pana wójta Marka Ryłowicza, który zaszczycił również brać udział w naszym święcie. Witam rodziców, dzieci. Nasze święto szkoły przypada raz w roku, tak jak pan Wołyński powiedział, 21 kwietnia na pamiątkę z 2006 roku. Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu imienia Józefa Sołtykiewicza. Życzę Państwu, żeby szkoła się rozwijała, żeby szkoła piękniała, żeby w tej szkole dobrze, dzieci dobrze kojarzyły sobie, dobrze pobierały naukę i dobrze kojarzyły sobie tą szkołę. Może powiem kilka słów o zamiarach, które mamy. Jest wyjątkowa okazja. Odbył się przetarg na odnowienie szkoły, także niebawem szkoła zyska nowe oblicze, nowy wygląd. Ten plac zabaw, który jest zapowiadany od lat, w zasadzie dwa lata trwają prace nad projektem. Myślę, że do końca roku będzie zrobiony, w miesiącu maju. Pani, która się tym zajmuje, była na chorobowym, także troszeczkę te prace się przyciągnęły, ale też opracowujemy plan na zagospodarowanie na działki, które jest obok szkoły. Także ta szkoła, nie tylko teren szkoły, ale i otoczenie szkoły zyska, myślę, niedługo nowe oblicze. Szkoła będzie wizytówką tej miejscowości, dwóch miejscowości, Węgierska i Macikowa.